Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Planet Crafter. No i słuchajcie, no, znowu kolejny raz zmagania. My tutaj mamy, słuchajcie, bakłażanki na 71%, więc one niebawem dorosną. Dynia to samo. No dobra, cały czas zastanawiam się, jak to kurczę przenieść płynnie na górę. Ale słuchajcie, na górze powstał taki kącik, można powiedzieć, jak szafki robocze, gdzie no, tu już wszystko mam wypełnione, ale ja teraz będę robił troszeczkę inaczej, ponieważ chciałbym, no tu mam tlen, tutaj mam wody, jakiś tam zapas, będę chciał, słuchajcie, pogrupować to jedzenie i wydaje mi się, że bakłażany tutaj wrzucimy, ja to sobie opiszę jako bakłażany. Dawaj. Bakłażan. O, dobra, może być tak. Tutaj niech będzie dynia. Dynia, a tutaj będą racje żywnościowe. Tu może być woda, nie ma z tym problemu. No i teraz przerzućmy te tylko bakłażany, same bakłażany, żeby to pogrupować no i żeby można było więcej tej żywności nazbierać. W razie W na czarną godzinę, bo cholera wie, co się wydarzy, no to lepiej mieć niż nie mieć, tak? Ja to sobie tutaj powrzucam, pyk. Mogę nawet trochę chapnąć, aczkolwiek wiecie co, ja chyba tych racji żywnościowych trochę bym zjadł. Albo, o, tu mam 3 bakłażanki, to niech i tak będzie. Te dynie, te racje żywnościowe, o. To tak też zrobimy, tutaj wrzucimy dynie, tych dyni trochę więcej też by się przydało. Bakłażanki, bakłażanów to mamy od groma, bo więcej bakłażanów właśnie hodujemy niż dyni. Tutaj będą takie racje żywnościowe. Sobie tylko zmienimy. Racje, o. Woda niech zostanie tak jak jest, a tutaj damy tlen. O, i coś takiego, no żeby każda szafka była wypełniona właśnie tutaj, czy kapsułkami tlenowymi, czy kapsułkami z wodą, nie, tymi butlami. No i tutaj to, co znajdziemy. No te racje to gdzieś tam w jakichś skrzyneczkach możemy znaleźć. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie związane z hodowlą, to można byłoby jakiś przedział zrobić taki, żeby może gdzieś tutaj to machnąć. A, ciekawe. Tu powstają takie okna i ja bym chciał tu zrobić ale taki pokoik, taka sypialnia, coś takiego. Myślę, że to może fajnie wyglądać. No ale to na wszystko potrzeba czasu, a tego niestety zbyt wiele nie mam. No i oczywiście magazyn z prawdziwego zdarzenia, gdzie każda, albo inaczej, może nie każda, ale większość z rzeczy miałaby swoje miejsce. Właśnie, jeżeli chodzi o wegetuby, tak, to jest wegetuba, to się nazywa? Nie, to nie się nie nazywa wegetuba, to jest coś innego. To jest wegetuba, a to jest hodowca żywności. To my tutaj potrzebujemy butelkę wody, żelazo oraz aluminium. No to dobra, to weźmy sobie, bo aluminium trochę mamy, ostatnio zdobyliśmy. O, ale zanim to nastąpi, to te mikrochipy sobie od razu odblokujemy. Właśnie, bo ja pamiętałem o tym, żeby coś takiego zrobić. Zobaczmy, co nam wpadnie. Lampa obszarowa, fajnie. I jeszcze jeden mikrochip. Niszczarka, super, bardzo, bardzo fajne rzeczy nam tutaj wpadły. Niszczy przedmioty umieszczone w środku. Potrzebujemy superstop, uran, OSM, cokolwiek to jest, i wybuchowy proszek, czyli już takie rzeczy, kurczę, dosyć mocno zaawansowane. No dobra, ale my skupmy się na rzeczach prozaicznych, czyli na żarciu. To, co lubię najbardziej w sumie, oprócz spania. Aluminium, butelka wody i żelazo. Żelaza mam troszkę. No, nawet więcej niż troszkę. O cholera, energii nam brakuje. Zdaje się. I jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? Dlaczegoż to? Co tu się wydarzyło? No nein! Dobra, chyba trzeba dodatkowe panele zrobić. Panel słoneczny tieru drugiego, magnes, krzem, znowu aluminium i 2 kobalty. To wszystko powinniśmy mieć. 2 kobalty, krzem, magnes, tam aluminium. I czy to mam wszystko? Tak, dobra. Ciśniemy na górę, słuchajcie, na dach, bo... Kurde, co to się tu... Jest ciemno jak w dupie. No, ale dobra.
Mam nadzieję, że to jest, że to nie są jakieś kłopociki, że zaraz coś mnie tutaj dupnie. Pisaliście, słuchajcie, w komentarzach, że te insekty, które tutaj wprowadzili, to motyle, pszczoły, to będzie można hodować na zewnątrz. Fajnie, cieszy mnie to. Nie, chyba energii nie brakło, no nie wiem, jakoś tak strasznie ciemno się zrobiło. No ale okej. Dobrze, wracamy. Wracamy, bo sraczki dostałem zupełnie niepotrzebnie, kurczę. No ja, no i to właśnie cały ja. Bohater. dobra, hodowca żywności, aluminium, butelka wody. To weźmy sobie stąd aluminium. Gdzieś jest. O, elegancko. Ile my tam tego mamy? 5. Dobra, po aluminium to można skoczyć. O, tu 6, 7, 8. Żelaza trochę więcej. Butelki wody to się na pewno tam znajdą. Jeszcze zobaczmy, czy... A, czekajcie, bo to magnez był też potrzebny? Nie. Tylko żelazo. No dobra. O, i tu jest jeszcze żelazo, to elegancko, dobrze. I idziemy postawić na górę. To się zastanówmy, jakby to zrobić, no tak, żeby... Tu może być, powiedzmy, taki korytarz, takie przejście, tak? Może być takie przejście. To powiedzmy, że tutaj będziemy sobie stawiali. To zróbmy tak. No dawaj. A, butelka wody, no tak. Też by się przydało. Pyk, pyk. 5, 6, 7. O, i pociśniemy tutaj, żarełko będzie dla nas. No, tak ładnie to zrobić w miarę. Będzie raz. Tutaj będzie dwa. Żeby jak najwięcej zmieścić. O, niski poziom nawodnienia u mnie. Tutaj będzie trzy. No i w sumie czwartą też można tutaj zmieścić. Czemu nie? O ile się zmieści. A, czyli to tu jest problem. O, i cztery. A i kuźwa prąd wywaliło pewnie, nie? No, dokładnie. Znowu prąd wywaliło. Ej, ja to się, kurde, mam z tym prądem. No i znowu, magnez, krzem, dwa kobalty i aluminium. Dobra. Może jeszcze jakieś zapasy tutaj. Krzem jest. Magnez jest. No i aluminium. A, i dwa kobalty. Dobra. Ciśniemy odzyskać prąd. Zaraz tutaj nie będzie gdzie budować. Dobra. To jakoś tak. I teraz w bok. Otrzymano nową wiadomość. Wypadałoby ją odczytać. A czemu ja tego postawić nie mogę? Co się tutaj dzieje? No tam coś mi wchodzi w te. No ciekawa sprawa, czemu tam postawić nie mogę, co tam się niedobrego dzieje. Ale dobra, no może stać i tutaj. Za bardzo mnie to nie przeszkadza. No dobra, później ja sobie jeszcze dostawię tych paneli solarnych, bo ich jest za mało. Idziemy na dół i proponuję, żeby może przełożyć te dynie, tylko... A, bo my tu mamy jedną dynię, to dlatego stąd wynika po prostu problem. Dobra. I ja bym tutaj chciał odzyskać... O. W ten sposób zrobimy. Bakłażaniki zbierzemy. To samo. I tu również pyk. Oczywiście te bakłażany będą na górę dawane, także... To nie tak, że my sobie je... że my się ich pozbywamy. Jeszcze jedna tylko rzecz. No cztery dynie to ja powinienem chyba mieć gdzieś tutaj. O! Elegancko. Raz, dwa, trzy, cztery. Akurat na sam tył pójdą. A, jeszcze tutaj mam. 4, 5, 6. No, dynie, słuchajcie, wypisaliście, że więcej fooda dają, więc warto je hodować. Dobra. No, żarcia trochę mamy. Żarcia trochę mamy. Nie jest źle.
No dobra, to teraz tak. Tutaj bym chciał bardzo dynię na tył wrzucić. O, gitara. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec. Bo dostawiamy dalej hodowca żywności. Teraz zróbmy tutaj to może w taki oto sposób, żeby może było przejście, żebym ja mógł się tu spokojnie... O, panie! Ty, kuźwa! Co ty robisz? Już, masz. Widzisz, się chłopak obsrał, no. O. Też postaram się 4 tutaj wrzucić. Będziemy po prostu tędy przechodzić, o, w ten sposób, nie? Jeszcze mogę dostawić. Ta krzywo stanęła. Ale już dobra. I jeszcze jedna. Proszę bardzo. O, i znowu prądu nie ma. Ale ten prąd zaraz będzie, tylko się pozbędziemy, słuchajcie, tutaj tych właśnie bakłażaników, pyk, pyk, pyk. O, od razu ciach, ciach i ciach. Dobra. O, no i już prąd jest. Dobra, ty też, synu. No i gitara. Dobra, to teraz można kisać na górę. Dobrze, i tutaj mamy 4, aczkolwiek powiem szczerze, że robienie w tym momencie tu kolejnego rzędu no, może być dosyć problematyczne, chyba że byśmy zrobili to może na tej zasadzie. Tutaj byśmy postawili, załóżmy, jeden i dajmy na to, po tej stronie postawimy drugi i tu będzie przejście wtedy. W ten sposób można byłoby funkcjonować. Tylko ja potrzebuję jeszcze te dynie, bo to jest dla mnie istotniejsze w obecnej chwili. Dobra, i tutaj jeszcze możemy dynie sobie machnąć. No będzie jedna, będzie druga, a tu już bakłażanki. Dobra, niech sobie rosną. Trochę czasu to zajmie, ale mamy zapasy, więc o to się nie martwię. No i dobra, i tutaj dalej byśmy mogli załóżmy, bo tu będzie przejście, to czekajcie, to jakby to dalej zrobić. Tak, żeby było dobrze, nie? Jeżeli postawiłbym to, załóżmy, jakoś gdzieś tutaj, to czy ja tędy przejdę? No jakoś tam przejdę. No dobra, to może tak stać. W miarę równo. No i znowu energia. Magnezu mi tylko brakuje i kobaltu. Kobalt mam na dole. No chyba trochę za dużo tam tego mam. Czekajcie, kobalt. Okej. Okay. Jeszcze magnez, jakby się znalazł, to byłbym przeszczęśliwy, ale... No nie, to trzeba na zewnątrz śmignąć. Gdzieś magnes tutaj widziałem, na pewno będzie. O, już widzę. Ubiłem. Nie ma tragedii. Dobra, jeszcze trochę więcej tego magnezu nazbieram, tak żeby był... Oj, żeby był zapas. Czekajcie, bo mi coś tutaj padło. O. Coś mi padło i zrzuciło mi grę do paska. Przez chwilę nie widziałem gry. No i dobra. Tyle wystarczy. Jak my tam stoimy? No jest okej. Okay. Krzem jest, żelazo. Gitara. O, to na górę zaraz kolejny panel poleci. Tę wiadomość wypadałoby odczytać, to zaraz to zrobimy. Tylko prąd odzyskajmy. I hop, raz, dwa, a czekajcie, bo krzemu pewnie nie wziąłem, nie? A nie, mam wszystko, dobra. Mam wszystko elegancko. No to dobrze. No, dobra, prąd odzyskany. Bo teraz odczytajmy wiadomość, tak jak mówiłem. Zobaczmy, co tam przyszło.
Wow, wiadomość od Relay. Witaj, w końcu udało mi się zlokalizować system, do którego cię wysłali. Nie mam dużo czasu, ale postaram się udzielić ci kilku porad. Wskaźnik sukcesu Planet Crafters jest tak niski, że jest to prawie niemożliwe zadanie. Powinieneś znaleźć kosmiczne jedzenie w swojej kapsule i być może w kosmicznych wrakach. Będziesz mógł samodzielnie uprawiać żywność, gdy spełnisz odpowiednie wymagania. Spróbuj znaleźć nasiona warzyw. No tak. Eksploracja i ulepszenia to podstawa. Eksploruj i ulepszaj swój sprzęt, aby zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Mam nadzieję, że ta wiadomość dotrze do ciebie. No tak. Tutaj kolejna wiadomość. Udało mi się przemycić więcej informacji. Przeczytałem, że masz większe szanse na sukces, jeśli zbudujesz swoją bazę na wysokości. Nie wiem na razie dlaczego. A jeśli uda ci się wystarczająco ogrzać planetę, niektóre jaskinie powinny stać się dostępne, gdy lód się stopi. I ostatnia rzecz. Możesz... O, właśnie. Tu koniec komunikacji. Wiadomość od skazany GP8971. To jest nieprzetłumaczone. Do kogokolwiek, kto odbierze tę wiadomość. Dobra, ktoś jest na planecie Migora 3. A, dobra, jeżeli otrzymaliśmy tę wiadomość, to oznacza, że jesteśmy blisko. I może też jesteśmy Planet Crafterem. No, jesteśmy. Tylko teraz pytanie, o co chodzi dalej, kurde, to... No dobrze, co tutaj... Aha, gościu nie ma surowców, albo jakaś panna, no nie wiem. There is not enough on this barren world to terraform it. No ale jak my możemy mu pomóc, żeby wysłać mu jakąkolwiek pomoc, no nie wiem. No ale no dobra, no odczytaliśmy tę wiadomość. No nic, działamy dalej, bo co my możemy? Czekajcie, bo tutaj co chwila mi pada... co chwila mi pada ta energia. Już mnie to pomału denerwuje, ale mam jeszcze dwa kobalty. Chyba jest jakaś burza, coś tak czuję. Albo, no nie wiem, bo tak słyszę. Zobaczmy, co tam się wyprawia. Nie no, nie ma tragedii. Dobra, idziemy na górę postawić jeszcze... O nie, coś wieje. Idziemy postawić kolejny panel. Postawmy go jakoś... O, coś takiego. Chyba jedno z drugim nie koliduje, więc nie trzeba jakoś tak to robić. No może być tak trochę ciaśniej. Okej. Okay. No i dobra, i dalej. Hodowca żywności. Teraz mi brakuje aluminium i żelaza. No właśnie. No i to jest to. Ale weźmy sobie, słuchajcie, wodę. Ja się w ogóle napiję. Weźmy sobie wodę. Bakłażanki mogę zjeść. Załóżmy. Dwa sobie wezmę na drogę. Te trzy bakłażany... No, nie mogę trzeciego posadzić, ale dwa posadzę. O. Takie coś. Niech będzie. Tutaj to nasionko to wrzucę. Dobra, i jeszcze tlen. Tlen musimy zabrać. Koniecznie. Myślę, że dwie kapsułki mi wystarczą na spokojnie. Idziemy na dół. Ten magnez wrzucę tu. To mi nie jest potrzebne. No dobra. To myślę, że tak wyposażeni możemy wyjść. Tylko ja sobie zapiszę rozgrywkę, o. I chodźmy. Marta napisała, że... Jeżeli chodzi o uran, to znajdziemy go idąc prosto i na prawo. No, czyli tak jak do tej naszej bazy... przy tamtym statku, czy tam wraku statku, może w ten sposób. Przy którym byliśmy w poprzednim odcinku. No ja to tak interpretuję. No to warto byłoby się tam jeszcze raz przespacerować. Ale was nie będę tym zamęczał. Pójdę tam poza wizją. No i jeżeli uda się trafić na jakieś ciekawe miejsce, no to oczywiście wam to zademonstruję. Słuchajcie, dotarłem tutaj do tego miejsca, w którym byliśmy poprzednio. Przy okazji sobie zabiorę to, co zostawiłem ostatnio. Dobra, i... O, coś tutaj...
I tutaj mogę rozebrać to. Zdaje się. Okej. No coś tam nam wpadło, dobra. Cisnę dalej. Cisnę dalej, bo oczywiście cały czas szukamy uranu. Tutaj mamy różne takie dziwne rzeczy, pozostałości. Ostatnio to żeśmy ogarniali. Dobra, oczywiście jeżeli czegoś nie będę potrzebował, to nie będę tego brał. Tam jest skrzynka. Ona może ciekawe rzeczy zawierać, tylko się dostać do niej teraz. O, no i się udało. Oj, kurczę, blade. No powiem tak, super stop to najbardziej chcę, jak najbardziej. To też. Myślę, że krzem mogę zostawić na rzecz, załóżmy, nasionek. Tutaj mamy nasiona szaga, pastera, lirmę zostawię, ale pesterę i szangę mogę zabrać. Dobra, tak zrobimy. No i tutaj mam jeszcze racje żywnościowe. I dodatkowo aluminium. Tlen nam się kończy. Sobie oddychnę, że tak powiem. Ten krzem mogę zostawić. Tak zrobimy. W ten sposób. No dobra, bo ja jeszcze miejsce muszę mieć, słuchajcie, na ewentualny właśnie uran. Nie mogę się wypultać ze wszystkiego. Dobra. No i wędruję dalej, no zobaczymy. Pamiętajmy o tym, że tlenu musi mi starczyć jeszcze na powrót. Więc to nie jest takie hop-siup. Tu jest jakaś jaskinia, to iryt widzę, nie, to żelazo. Okej, okay, ale tutaj już widzę iryt. Dokładnie. A uranu jak nie było, tak nie ma. O, ciekawostka. No właśnie, tylko że tam... Chyba musimy trochę bardziej podgrzać tę planetę, żeby ten lód właśnie stopić i wówczas może udałoby się coś tutaj zadziałać na tym polu. Aby dalej można było się rozwijać. No kurczę, mówiliście o kolcach, no tutaj są kolce. Ale uranu nie ma. Co to jest? Lód. No, właśnie. Także... Ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że faktycznie trzeba tę planetę podgrzać. Niech ten lód się stopi. I wówczas będziemy mogli dalej cokolwiek działać. Dobra, no nic, ja wracam. Dalej ogarniać rzeczy, a być może on tam jest. No ale... No ale bez tlenu to i tak nie zadziałamy. Doszedłem do wniosku, słuchajcie, że tam jeszcze w ogóle nie byliśmy, więc tamtędy pójdziemy. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja i co w ogóle mogę tam znaleźć, bo jeżeli... tam też będą kolce, powiedzmy, no to znaczy, że jakoś tam się to chyba łączy, że tam naokoło idziemy, bo tak mi się wydaje, że tak mniej więcej żeśmy takie kółeczko robili. A skoro tak, no to nie ma sensu, żebym miał takie kółko właśnie robił, no bo po co? To lepiej tędy sobie przejść. Tam z tej wiadomości wynika, no to co już wiemy, że lepiej budować się na wysokości. No to na jakiejś tam wysokości my mamy tę bazę, tylko kuźwa, to nigdy nie wiadomo na jakiej. Ja nie oglądam, wiecie, u innych tych gier. W związku z tym, no, nie wiem, tak? Co i jak. To będzie dla mnie niespodziewanka, aczkolwiek te ostrzeżenia od was jakieś tam mam. No dobra, zobaczmy, co byśmy tutaj mieli. No i są kolce, słuchajcie. No, są kolce, to jest żelazo. Krzemik. A po uranie ani śladu. Kurde felek, no. To, co mi jest teraz najbardziej potrzebne, to tego nie znajdę, nie? No właśnie, no to my doszliśmy tutaj do tego,
miejsca, w którym byliśmy, to tylko nie... szybszą drogą, nie naokoło. O, w ten deseń. No dobra. Można się zapuścić gdzieś tam dalej. Ja wziąłem ze sobą, słuchajcie, 4 kapsułki tlenowe plus 4 kapsułki wody plus 4 bakłażaniki. Tak jakbym zgłodniał, powiedzmy. Więc nie jest źle. Z magnez. Gdzieś na górę się wspinamy. A, ciekawe dokąd dojdę. Chyba za bardzo tam nie ma co chodzić. Tam się nie będę zapuszczał. Ale zobaczymy, co znajduje się tu. Bo też pisaliście o kanionach, nie? No, ale tutaj to chyba... No wejdźmy, zobaczmy. No jest tu jakiś kanion. Odblokowano osiągnięcie. Clouds in the sky. Clouds in the sky. O, to kurde, żeby za chwilę nie zaczęło lać. To jest tytan. No dobra, słuchajcie. No coś kurczę, no zapuściliśmy się dalej. Kupa żelaza tutaj jest. Tutaj jest, jak widać, skrzyneczka. Ale w skrzyneczce, no dynie to wezmę. O, woda to się może przydać, to jak najbardziej. Nasiona nulna, to wezmę. Pestera, no też mogę wziąć, bo to więcej zawsze tlenu. Kuźwa, a potem ani śladu, no, po uranie. No, powiem wam. Tu to całkiem fajna okolica. Fajna okolica, tylko żebym nie zabłądził, bo potem nie trafię, nie? Z powrotem i będzie lipa. Także ta mapa jest przepotężna. No dobra. Dobra, tutaj mamy... Wow, nasiona fasoli! Kurde, elegancko. Iryt zabiorę, to zabiorę i nulne zabiorę, bakłażana też. No, reszta to jest do zdobycia na mapie, no to nie ma sensu, żebym ja to targał ze sobą. Natomiast tu jakiś jest kanion, tak? Może warto byłoby tam... Tam coś jest. Tam coś jest, ciśniemy, słuchajcie, będzie chyba przygoda. Zaraz zobaczymy. Tylko, żeby się nie zwalić. To będzie boleć. O! Wspinaj się! Wow! No wow! Zobaczcie, tu jakaś baza. Ale, jeżeli chodzi o tlen... Tlenu brak. Zobaczmy. O, żeż ty, synu! Patrzcie, kuźwa, jakie zapasy tutaj normalnie, niesamowite, fasola, jak najbardziej chcę. 400% nasiona Tuska. No nie wiem, czy się w politykę, kuźwa, bawić. Wypijmy to. Nasiona Tuska, jeszcze kuźwa tego tutaj nie było, no. Ale jeszcze dyni, o, żeż ty, synu, to powiem wam. Od katastrofy minęło 6 miesięcy, a ja ledwo żyję. Moim głównym celem jest zbudowanie rakiety i opuszczenie tego miejsca na zawsze. Ta planeta jest przeklęta, czuję to. Będę musiał wrócić na miejsce katastrofy. Wydaje mi się, że w sterowni był sekretny pokój. Gdzieś w pobliżu głównych ekranów ściana do rozbierania, ale minęło trochę czasu, ledwo pamiętam. Gdzieś w pobliżu głównych ekranów ściana do rozbierania. O! Czyli to chyba dotyczy tego naszego statku, przy którym tam jesteśmy. Tak, coś czuję. Mogę to rozebrać? Nie. Co to może być? Nic tutaj nie mogę rozebrać. Uwaga, niski poziom tlenu. No to... co, łyknij. No, proszę państwa. Ciekawa sprawa. Otrzymano nowy schemat rozsiewacz trawy! Wow, no kurde, kapitalnie. Tej szafki nie chcę rozbierać, bo ja tu będę musiał wrócić, słuchajcie. No powiem wam, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Udało się coś tutaj znaleźć ciekawego.
To fajnie. Jesteśmy prawie pełni. Ja sobie to żelazo zbiorę, bo... Jesteśmy prawie pełni i tutaj trzeba wrócić, koniecznie trzeba wrócić, bo... Bo dobrze byłoby to jeszcze opróżnić tam z tych wszystkich nasion. Elegancko, naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie. No dobra. Ja na tym tlenie, który mam, to dobiegnę do tej niby bazy, o, tam ją już widać, którą tutaj zacząłem budować i wydaje mi się, że... O, i wydaje mi się, że coś tu jeszcze znajdziemy. Kurde, Królestwo Zauran, bez kitu. Jest jak antena jakaś, tak? Czy co? Otwórz szczątki, patrz. O, następne skarby, ale po uranie ani śladu. Niestety. Niestety. Szkoda. No ale dobrze, po to też wrócimy. Tamtędy nie przejdę, trzeba iść jakoś naokoło. Zostały mi tylko dwie kapsułki tlenowe, w związku z powyższym muszę zacząć się zwijać. I szybciutko dotrzeć tam do tej mojej bazy, o, no to już blisko. Ale wydaje mi się, że naprawdę fajne odkrycie tutaj. Bo coś tam mamy, nie? Coś tam znaleźliśmy. Więc elegancko. No dobra, proszę Państwa. Myślę, że tutaj zrobimy sobie przerwę. I w kolejnym odcinku... O, biokopuła, elegancko. Patrzcie, nowe schematy. W kolejnym odcinku, słuchajcie, będziemy w dalszym ciągu eksplorować, będziemy w dalszym ciągu starać się przetrwać. No i oczywiście... nowe rzeczy tworzyć. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, subki, co tam jeszcze chcecie, to zostawiajcie. Oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.